Samo wejście do samolotu? Tak. Lecimy samolotem już. Tutaj są. Nie dobrze. Co? Co przez to? Dobra. Fakty są takie, że wylądowaliśmy w Kutaisi. Wszystko poszło bezproblemowo. Jestem zmęczony jak cholera, bo 6 godzin jeszcze jechaliśmy pociągiem. No i wiadomo, lot. Pogoda nas nie rozpieszcza. Standardowo zaczynamy od stopa. Dzisiaj się lokujemy w Kutaisi, żeby jakoś nabrać sił i energii. Generalnie ta wycieczka będzie inna od poprzedniej, w której byliśmy też w Gruzji. Bardziej celujemy na miejsca, gdzie nikt nie przyjeżdża, czyli szukamy najmniej popularnych miejsc. Zobaczymy, czy to się uda. I to już jest nasze idealne miejsce, żeby łapać stopa. W ogóle tam koło tego znaku 3 lata temu siedzieliśmy w krzakach parę godzin, żeby poczekać na lot. I dzisiaj z podobnego miejsca wyruszamy. Nawet nie podniosłem ręki do góry, a już jedziemy. No, także jesteśmy już w Kutaisi. Centralnie w centrum. Nie będę za bardzo nagrywał teraz, bo pada deszcz strasznie. Nie chcę kamerki zamoczyć, bo już jedną załatwiłem. Ale za chwilę coś się ruszy. Idziemy szukać czegoś do spania i wybijamy teren. Jak dobrze wrócić na stare śmieci, tam też byliśmy. Tak teraz idziemy sobie przez miasto i wspominamy, co gdzie robiliśmy. Wczoraj padliśmy jak muszki, ale dzisiaj ruszamy. W ogóle prognozy miały być takie, że miał ulać deszcz, więc cieszymy się z tego, jest zajebiście, że pogoda jest idealna do stopowania. Wyruszamy z marszutką w kierunku ze Stafonii, później ze Stafonii stopem do Kaszuri i Borjomi. Jak się uda z Borjomi, będziemy w miarę wcześniej, to jedziemy dalej. Generalnie chcielibyśmy fajne jeziora zobaczyć, więc taki jest plan i pomysł. Na tą chwilę stan jest taki, że jesteśmy ze Stafonii. Byliśmy już tutaj. Tak przechodzimy, to w ogóle po 3 latach zrobili chodnik w tym miejscu, gdzie szliśmy. Generalnie to się tak zastanawiamy, kiedy nastąpi ten moment, że będziemy coś zwiedzać, bo jeszcze nic nie zwiedzaliśmy. Na razie się tylko przemieszczamy i jemy. Jemy wszystko, co się da, bo jedzenie jest zajebiste i tanie. Łapanie stopa to już nie jest taka rozrywka jak wcześniej. Wcześniej jak tutaj byliśmy, to nas jarało wszystko po prostu. Nawet, że przejechaliśmy marszutką, to już było wow. Teraz to jest takie czysto techniczne przemieszczanie się. Czekamy na jakieś atrakcje. Zobaczy się. Totalnie nie odrobiłem lekcji z poprzednich podróży, bo zawsze sobie mówię, że kurde, wystarczy mi parę rzeczy. Nie ma sensu brać tego dużo. I finalnie po prostu jak założyłem ten plecak, to zwątpiłem. Już szukałem możliwości wysyłki paczki do Polski, ale kosztuje to około 600 i wpadłem na pomysł, że po prostu poszliśmy do pierwszego lepszego hostelu i zapytaliśmy się pani i bezproblemowo nam przetrzyma rzeczy. Mam nadzieję, że je odzyskamy. Umówiliśmy się na 1 października. No i taki pomysł, więc jak na stopa, no to polecam mało rzeczy zabierać. 3 lata temu też jedliśmy tutaj loda. Pokaż loda. Tą tabliczką się jaraliśmy. Też złapaliśmy 1 w życiu stopa. Jedziemy taką drogą, co tutaj się dzieje. Leje deszcz. Jakaś masakra po prostu. W ogóle koczujemy tu jak ludzie bezdomni. Leje deszcz. Nakarmiliśmy taką mamy... No, nakarmiliśmy pieska. Tutaj w ogóle jakaś miejscówka. Karty. Nie spodziewałem się aż takiej pogody, bo na chwilę się wyjdzie, to zaraz po prostu jest się całym mokrym.
tak się przemieszczamy z miejsca na miejsce, tam w ogóle stoją cztery taksówki, nie? Jak przechodzimy, no to od razu widać, że jesteśmy turyści, nie? I takie spojrzenia, kurde, że ta nadzieja w tym oku, w ogóle, to jest najlepsze, nie? This is Borjomi. Ten most się w ogóle rusza, jak się idzie po nim. We are traveling in Borjomi. Borjomi has the famous water in Georgia. Uratujemy go? Patrz, utknął balonik. Ratuj. Jak na deptaku na tych krupówkach. Tam na tą górkę jest taka kolejka. I tam właśnie idziemy. Tutaj idzie Renia. Renia, która wcale nie narzekała dzisiaj. Na nic. Ja nie, a ty? Chcesz iść na ten? Chyba nie. Pójdziemy. Znaczy jak będzie czynne w ogóle, ale... O, tu jest wejście. Wejście do parku kosztuje 50 tetri. Czyli to tak jak za darmo. O, piesek. Ale dużo bezdomnych psów, to się nie zmieniło niestety. Wszędzie są. W ogóle... Opuściliśmy to okno, pan się spytał skąd jesteśmy, powiedzieliśmy, że z Polski i powiedział nam, że nam daruje, także na luzie. I właśnie jedziemy w ogóle kolejką, nie, takim czymś. I robi się coraz fajniej w sumie. Byliśmy w restauracji. I już, o tutaj w ogóle jest to pod tą kopułą, to jest to źródełko, ale tutaj przyjdziemy za chwilę, bo najpierw chcemy wjechać na górę. Podobno ta woda ma jakieś takie właściwości uzdrowiskowe. Ciekawe, czy będziemy zdrowsi. No i co w ogóle wysoko jest, nie? O, Renia. Renia, pokaż się. Boisz się, Renia? Stresujesz się? Nie, jak widzę na to, to... Hello. Jak widzisz na to? Patrzę na to. Jak ten widok to na żywo, to jest w ogóle konkret. Naprawdę mega, nie? I robi się coraz fajniej. Jej! Ty już? Już? Tak szybko! No i to jest takie Borjomi w pełnym wydaniu, to jest widok właśnie z takiej miejscówki. No naprawdę mega. Postanowiliśmy opuścić Borjomi. Mieliśmy zostać, ale w sumie no bez sensu byśmy się nudzili w sumie. To jakiejś większej atrakcji nie ma poza tym źródłem. Do tego źródła też nam się za bardzo iść nie chciało. I wyszliśmy sobie na trasę. No generalnie takie szczęście w nieszczęściu, bo już się robi tak ciemno. Panowie dość szybko się zatrzymali i jedziemy do Achalciche, chyba tak. Nie wiem jak to się mówi, ale pierwsza większa miejscowość pod Borjomi, jak ktoś to sobie sprawdzi. Mamy kolejny dzień, jesteśmy w Achalciche, czyli tu gdzie byliśmy, nie wiem czy to dobrze wymawiam. Zjedliśmy siadanko, w ogóle była prawie że depresja, bo do godziny 9 padał deszcz. A teraz idziemy sobie zwiedzić zameczek. Całkiem spory ten zamek jest. Się pewnie jakiś król, czy kto to był w tych czasach, się kąpał pewnie, nie? Tu też się kąpał. I tu mam jakąś obsesję basenów, bo tu w każdym miejscu jest takie, są takie baseny. Renia mówiła w ogóle, że w tych tutaj komnatach były sauny, nie? Czyli to nie wygląda jak sauny, bo jak to były sauny, to trochę tych saun tutaj jest w ogóle. Dziwnym trafem są kraty w oknach. Chyba były takie świetne, żeby nikt nie uciekał z takiej sauny.
I wszystko lecę z lewej do prawej. Ja muszę teraz z prawej do lewej coś nagrać. Wyżej się już nie da. Już opuściliśmy Achal Ciche, zwiedziliśmy sobie zamek. Teraz tutaj już na tej drodze ustawiamy się na stopa. Teraz takie coraz trudniejsze tereny, bo to już nie są te główne drogi, tylko takie, powiedzmy, poboczniaki. I kierujemy się do Wardzi, do takiego skalnego miasta. W ogóle, o, ten czarnuch, piesek, cały czas za nami idzie, nie chce odpuścić, daliśmy mu trochę. Odprowadził nas przez całe miasto. W ogóle on jest ten, psychopatą, bo goni samochody. No i tu już będziemy łapać. No już sobie śmigamy. Jak coś można określić mianem Zadupia, to to jest właśnie to miejsce. Generalnie to jest jedna droga, ale to są takie widoki, jak tam było widać po drodze, że masakra po prostu. Nie można oderwać oczu od tego. No idziemy, teraz średnie jest w ogóle miejsce, żeby cokolwiek złapać. Pogoda jest beznadziejna, ale to jakoś nam w ogóle nie przeszkadza, że taką pogodę mamy. Cały czas trzeba iść pod górę i szukać miejscówy, żeby coś złapać. Jeszcze tak około 60 km dzisiaj zrobimy. Miejmy nadzieję. Nie zapomniałbym, bo to są nazwy miejscowości, których nazw już nie jestem w stanie wymówić, ani przeczytać. Po prostu pokazujemy ręką w tamtą stronę i jedziemy. Tam na górze widać, że to jest, jesteśmy w Hollywood. Chciałbym coś nagrać i powiedzieć, ale taki mamy ścisk. Tu mam plecak, tu jest Renia, tam są jeszcze dzieciaki. Tu mamy jeszcze pełno worków. Ale jedziemy do Wardzi i jest pięknie. Z maseczkami na brodzie zostaliśmy zaproszeni jeszcze przez pana, który nas wiózł teraz stopem tutaj do swojego domu, gdzie on mieszka. Mały Gruzin. Mały Gruzinek. No widoki tu mają konkretne po prostu, to jest tak pięknie. Jest taki domek tutaj, po prostu marzenie. Tutaj proszę, wszystko na dole. Pełna natura, ogródeczek. Jest przepięknie. Mamy teraz ucztę tutaj z panem. Siedzimy sobie już półtorej godziny, ale jest zajebiście. To jest w ogóle jeden z niewielu Gruzinów, który świetnie mówi po angielsku i po rosyjsku, więc on to miesza w ogóle ze sobą, te dwa języki. Naprawdę idzie go zrozumieć. Jak przyniósł nam chleb, to ten chleb piecze jego żona, ser robi jego żona. Wszystko, co w ogóle tutaj mamy, to jest wszystko produkowane tutaj w tym domu, więc zero jakichś tam sztucznych barwników i konserwantów, tylko wszystko się po prostu dzieje tutaj, nie? Z tego ogródka. Tam jakieś kury biegają, kaczki, kozy, nie? Wszystko jest. Renia, nagraj coś. Aleksander poszedł chyba do domu, nie wiem o co chodzi. Ale my tutaj siedzimy. Zabrał nas z autostopa, a my jeszcze musimy iść zwiedzać. Ale pójdziemy, nie? I to, że spada. Pada deszcz. A, no pada deszcz. Pada deszcz. Nie wiemy w sumie co dalej, ale pokażemy wam fajną miejscówkę zaraz, jak Aleksander przyjdzie. To jest ten, na bookingu, chyba ma na bookingu, nie wiem. Jest booking. Ale tam, o. To jest. Tam widać. Tutaj, pokaż mnie. To jest guest house. Najlepsze miejsce, jeśli chcecie zwiedzić Wardzie. Góry. A my jesteśmy tu? Tam. Nie, my tam idziemy. Tam za tą górę. Gdzie? Jest Wardzia. Przez
wszystko autostopem. Szkoda, że pada. Ale my lubimy takie wycieczki, więc... Ta-da! Pan nam pokaże, jak się robi haczapuri w Gruzji. Takie prawdziwe. Śliwowica is here. It's my wife. Ogórki, like kompot, like this, like this. Kompot. Ogórki, like this. Polish ogórki. Polish ogórki. Georgian ogórki. In Polish ogórki no, is very famous. No. Georgian kittery. Kittery. Okay. And Emily, like songs. From the it's from the mountains. Oh. Like a plum. Mm-hmm. And wow, from strawberry, from tomato, from Okayamasa. Pepper. Mm-hmm. Paprika. Wow, too many you have stuff. From like you know. What is like a peach? Peach, morela, brzoskwinia. No yeah. From there, no, I don't know. Wine. Wow. It's my place. This is your place, this is your wife's place. It's my place. This place is green. Okay. And this mate from mountains, from Asgarden. What name I don't know. What name? And this is she here. No difference. Okay. I recommendation taste my wine. To jest 100% naturalny produkt z Gruzji. Nie, 100%. Mamy papugi też. Papugi. Nigdzie nie jedziemy, zostajemy tutaj dzisiaj. Aha, że tak jest okej. Znaczy w ogóle bez przypału podpalamy podłogę, nie? Idziemy z dzieciakami z wioski, idziemy nad jezioro. Ha ha ha.